Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj jesteśmy u sąsiada z wizytą. Siema, cześć, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Jesteśmy właśnie na rybkach. Zobaczcie, jaki sąsiad ma piękny staw. Przepiękny. Też trochę nas tu edukuje. Pomaga nam stworzyć nastawik. Zobaczcie. A to jest prezent do naszego nowego stawu. Dokładnie, odławiamy, żeby u Was się też rozmnażały, więc myślę, że jeszcze z rok i będziecie mieć własne swoje. Zobaczcie. Rozmnożą się ładnie. Też Wam życzę takich sąsiadów, bo o to chodzi, żeby sobie pomagać właśnie wzajemnie. Tylko i wyłącznie o to, żeby sobie pomagać, pewnie. No to też stanowi o naszej sile przecież, jak oczywiście. Wiesz. My Polacy będziemy wzajemnie sobie pomagać, wspierać się, no to wtedy jesteśmy dużo silniejsi, tak, bo nie mogą nas tak łatwo pokonać. I ci rządzący i ci wymagający za dużo. Dokładnie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Trochę pracy cię to kosztowało, co? To tak skromnie powiem, że trochę tak. Nie, jest... naprawdę dużo koparek, żeby to ogarnąć. Ale woda jest własna, wszystko jest fajnie, także no, trzeba takie rzeczy robić, żeby mieć swoje jakieś siedliska, jakieś swoje rzeczy. I... Dokładnie. My teraz robimy właśnie u siebie staw. Dobrze, że Tomek zgodził się nam pomóc. Doradczo. Bardzo miłą chęcią pomagam. Też preppers zaprzyjaźniony. Też się poznaliśmy właśnie. No tak właśnie, no tak to wyszło wszystko. Ale fajnie. Bardzo się cieszę, że to tak wyszło. I ten stawik tam u Was ogarniemy. Będziecie mieć fajną rybkę naprawdę, bo tam są warunki. Także będzie dobrze. Także osada cała właśnie będzie miała teraz dwa stawy. Tam koparki już wjechały. Pozwolenia wszystkie mamy. Także można kopać. Już zaczęliśmy. To nakręcę Wam jeszcze i pokażę. Tak na szybko relacja w sobotę, co tam się dzieje w osadzie. To może nie w osadzie, ale co robią osadnicy. O, jest jakaś ryba tam, widzę. Jest coś. Kolejna, bardzo dobrze. Coś tam jest. To Sara złapała, czy? Nie wiem. O, proszę, jaka ryba. Taka ryba. Kto chciał przyjechać z osady właśnie na ryby, to sobie przyjechał. Kto chciał zostać, to sobie został. Jest dowolność, ale też jest urozmaicenie, że jakby trochę się oderwać od tych codziennych obowiązków. Oczywiście, relaks też musi być. Wszystko trzeba umieć łączyć właśnie ze sobą. Pewnie. O, tam jest mój spławiczek, ale nic nie wierzę. Ale rybę złapałem jedną dzisiaj, także... Trzymajcie się. No i dostaliśmy beczuszkę ryb od sąsiada. Złowiliśmy, ale żeby zarybić tutaj trochę nasz stawik, budujemy nowy stawik. Niedługo będzie gotowy, to na razie wpuścimy do tego. No, pokażcie. Żyją. No, to sobie wypuścić, mamy tutaj. Ktoś miał jakieś wątpliwości. Poczekaj tylko, żebym ja to złapał. Chłopaki, no. Powoli, bo będę przychylać. Powoli, też żeby je... Żeby one jak najmniejsze wstrząs miały. O, jest lepiej. Piękne karpie. O, o. Jeszcze sobie. O, poczekaj, pokaż tak, żebym nie widział. O, dobra. No. Super. O, tu są, ale ona sobie już poradzi. Tutaj sobie popłynie. Będziesz trzeba trochę je podkarmić. Czekaj. No. No to rybki sobie poszły. Tak, sobotni wypad, zawsze wiedzie się przyjemne z pożytecznym, chcemy łączyć. Także rybki do stawu poszły, staw się buduje, zaraz tam będziemy zarybiać, bo to jest tak samo zapas nasz żywności kolejny, który jest odnawialny, który będzie powiększany, rozmnażał się sam. Także wszystko tylko na plus, odpoczęło się trochę, zarazem jeszcze uzupełniło zapasy. Idę zobaczę, jak tam przy niedzieli. O, to wesoło, przy ognisku.
tutaj się kopie. Kolejny z naszych osadowych stawików. Jeszcze trochę przy nim pracy jest, bo trzeba to wszystko wziąć i kamienie powybierać. Przywieźć piasku, rozłożyć maty, żeby wygodnie się wchodziło, to też żeby był jednocześnie staw i hodowlany, i do kąpieli. Życia dla systemu w pełni wolnym człowiekiem.